Proszę Państwa, tytuł tego panelu brzmi Nowoczesność, projekt tradycyjny. Jest to tylko pozorny paradoks, dlatego że Nowoczesność jest tradycyjnym projektem polskiej inteligencji od 100 kilkudziesięciu lat. W pewnym sensie polscy inteligenci z prawej i z lewej strony, ze wszystkich obozów politycznych i nurtów ideowych, zawsze spierali się o sposoby, ja jednak będę używał, Barbara, tego słowa, zmodernizowania Polski, bo od... A ja się nigdy na to nie zgodzę, ale pluralizm i demokracja polega na tym, że... No właśnie. Proszę bardzo. Że od 300 lat mniej więcej trwają debaty na temat sposobu skutecznego zmodernizowania Polski i ten konflikt wokół modeli modernizacji też jest konfliktem naszego obecnego pokolenia. Ten projekt jest... Wobec tego nowoczesność jest tradycyjnym projektem polskiej inteligencji. Widać to szczególnie wyraźnie w XX wieku. W XX wieku Polska zaczynała się trzy razy, czyli w 1918 roku, 1944 i 1989. Za każdym razem byli też tam inteligenci, którzy składali jakąś obietnicę zmodernizowania kraju. W 18 roku to było wielkie pokolenie Piłsudskiego i Dmowskiego. W 44 byli komunistyczni inteligenci, którzy mieli własny pomysł na zmodernizowanie Polski według marksistowskiej doktryny. W 89 roku właśnie była specyfika. I o tym chciałem powiedzieć kilka słów. Ten przełom miał specyfikę. Dlatego, że w znacznym stopniu robili go inteligenci, którzy uważali, że inteligencja jest niepotrzebna. I dokonali pewnego przekształcenia własnej grupy. Miało to wymiar zarówno społeczny, w hierarchii społecznej, jak i retoryczny. To się potem i dzisiaj trochę zmienia, natomiast lata 90. są tutaj specyficzne. Po 89 roku pamiętacie Państwo hasło powrotu do normalności. Jeżeli tę normalność rozumiemy w taki sposób, że inteligencja... To zastrzeżenie, które historyk powinien zrobić, w ogóle mówimy o pojęciu, które obejmowało kiedyś tylko zabór rosyjski, bo to była kongresówka i ziemie zabrane. W Galicji i w Wielkopolsce nie było inteligencji takiej, jaka była w Warszawie czy w Wilnie, no, ale to siłą rzeczy dominująca pozycja stolicy i zabór rosyjski obejmował większość Polaków. Ta tradycja stała się ogólnonarodowa. Więc jeżeli powrót do normalności, to znaczy, że rzeczy, które są nienormalne, a inteligencja przynależała do tej nienormalnej, nietypowej historii Polski, tej niezachodniej, powinna była zniknąć. Inteligencja miała zostać zastąpiona przez klasę średnią. Ten zabieg społeczny, o którym mówię, polega na tym, że lewicowi inteligenci opozycyjni sami stawali się klasą średnią. I proponowali to inteligentom, którzy byli do tego zdolni. A ci, którzy nie byli zdolni do tego przekształcenia, mieli wylądować na śmietniku historii. Pamiętacie Państwo na przykład, w jaki sposób używano w latach 90. słowa budżetówka? Ono dzisiaj wypadło nauczyciele byli budżetówką, nauczyciele akademicy byli budżetówką. To było słowo nacechowane, no użyję tego określenia, klasową pogardą, takim resentymentem. Ale dawnych, w PRL-u też. Tak. Dawnych inteligentów, którzy stali się klasą średnią i teraz mówili, że ci, którzy nie byli w stanie stać się klasą średnią, to są darmozjady, które przejadają ich podatki. To był taki sposób myślenia o tych sprawach w latach 90. Jeżeli ci ludzie zakładali, ten program zakładał, że ponieważ inteligencja na ogół funkcjonowała w polskich warunkach w sytuacji, kiedy był brak niepodległości, to w momencie, kiedy odzyskuje się niepodległość, inteligencja przestaje być potrzebna, bo normalność to jest wtedy, kiedy są urzędnicy, jest klasa średnia, wolny rynek, to wszystko funkcjonuje samoczynnie. Tutaj swoją drogą paradoks tej sytuacji polega, że Barbara mówiłaś o tym takim znanym powiedzeniu bodajże profesora Jedlickiego o tym, że inteligentem jest ten, kto czyta Gazetę Wyborczą, Tygodnik Powszechny i Politykę. Nie, to nie ja mówiłam, to pan to Mateusz mówił, tak. Nie, ja... Bo to chodziło wtedy o te trzy tytuły. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że polityka w latach 90. ostentacyjnie walczyła z pojęciem inteligenta. No to się zmieniło. To teraz jest tak, że do polityki jest dodawany dodatek niezbędnik inteligenta, ale w latach 90. to było inaczej. Wtedy właśnie pisano wprost, że inteligenci mają pójść do lamusa historii, mają być wyrzuceni, mają zejść. Cały dyskurs o tym, że oni są związani z nienormalną sytuacją i w warunkach normalności powinni odejść,
wtedy w tamtych tytułach był jednym z ważniejszych, nie był dominujący, bo oczywiście zawsze było odrębne opinie, ale na przykład w polityce to widać wyraźnie. Czyli lata 90. to jest specyficzna inteligencka retoryka, często robiona przez dawnych inteligentów, czy przez tych, którzy dzisiaj znowu określają siebie jako inteligentów, w konflikcie także ze swoimi politycznymi przeciwnikami. To się zmieniło, jak powiedziałem, i zmieniło się gdzieś w latach 2000. Tutaj, jak wiele innych rzeczy, ten moment przełomu moim zdaniem także wypada w okolicach afery Rywina, kiedy po prostu zmienia się bardzo dużo w Polsce i ta zmiana do dzisiaj trwa i ona pracuje. I chciałbym powiedzieć, dlaczego ta idea inteligencji jest ważna i istotna. Powiem o trzech rzeczach. W zeszłym roku minęło 40 lat od wydania książki, która bardzo wiele kiedyś w Polsce zmieniła, to znaczy od wydania Rodowodów Niepokornych Bohdana Cywińskiego. Polecam Państwu bardzo wstęp, który Bohdan Cywiński napisał do nowego wydania w PWN-ie w zeszłym roku. On pokazuje, że duch niepokornych inteligentów, który opisywał w 70 roku, cofając się do początku XX wieku, on cały czas jest Polsce potrzebny. Dlatego, że w Polsce jest sporo niesprawiedliwości, krzywdy i rzeczy, które wymagają załatwiania przez ludzi, którzy są niepokorni, przez tych tradycyjnych polskich inteligentów. To jest takie podejście, ta pierwsza rzecz to jest podejście poprzez Cywińskiego i poprzez tę książkę, którą na nowo można przeczytać. Ja Państwu bardzo polecam, nie mamy dużo czasu, polecam sięgnięcie do tej książki jeszcze raz, ale z tym wstępem Cywińskiego po 40 latach od pierwszego wydania, Cywińskiego, który wtedy pisał książkę, która zbliżyła lewicę laicką i katolików otwartych, ale autora, który dzisiaj stoi po zupełnie drugiej stronie niż ta ówczesna lewica, bo człowieka, który raczej popiera dzisiaj posolidarnościowe, prawicowe projekty polityczne. Więc po pierwsze to jest duch niepokorności, ten etos inteligencki, który funkcjonuje od 100 lat. On ma swoje wady, bo on jest związany z paternalizmem, o którym ty mówiłaś, takim sposobem tego, że inteligencja nie służy, tylko przewodzi, że uważa, że jest zawsze... Wychowuje i tak dalej. Także... To są wszystkie rzeczy, które stoją, rzucają cień. Dobre też. Znaczy, dobre ze złymi się częściowo wiążą i to jest tak, że w tym etosie nie ma tylko jasnych stron, są także te ciemne, ale moim zdaniem jasne przeważają. Po drugie, inteligencka tradycja w Polsce daje kod komunikacyjny. Kod komunikacyjny, który powoduje, że wychowujemy się od kilku pokoleń w kulturze, w której jeżeli chcemy dyskutować własne sprawy, to naturalne jest odwoływanie się do takich autorów jak Brzozowski na przykład, ale i Piłsudski czy Dmowski jako autorzy tekstów pisanych. Ten kod komunikacyjny jest, on jest nasz, nie mamy innego i wobec tego jest naszym naturalnym kontekstem komunikowania się inteligentów polskich, bo przecież do tej pory w znacznym stopniu polską politykę robią inteligenci. Ludzie o humanistycznym wykształceniu lub odwołujący się do tego etosu. Cały czas mimo wszystko jeszcze. I trzecia rzecz to jest taka, która uderzyła mnie w zeszłym roku po katastrofie smoleńskiej, gdzie chodząc w Warszawie na pogrzeby ludzi, których znałem, ceniłem, których wszyscy znaliśmy i ceniliśmy, uderzyło mnie, że powróciło słowo, które wydawało się bardzo anachroniczne, bo związane z II Rzeczpospolitą, a zaczęło być używane na nowo. To było słowo państwowiec. I tu jest klucz do zrozumienia roli inteligencji, dlatego że ta inteligencja nie musi odchodzić w sytuacji, kiedy istnieje państwo, bo tak już kiedyś było w II Rzeczpospolitej. Inteligenci z pokolenia Piłsudskiego i Dmowskiego wywalczyli państwo i wcale nie uważali, że powinni zniknąć, tylko przeistoczyli się w takich ludzi, których wtedy się mówiło państwowiec, czyli oddali się z zaangażowaniem w służbę państwu. I jak sobie myślałem, tu nie trzeba mówić o postaci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo to jest oczywiste, zresztą gęba, którą przyprawiono braciom Kaczyńskim jest nieprawdopodobna. Ja często używałem takiego w rozmowach z ludźmi z Zachodu takiego ćwiczenia, mówiąc im o tym, że obydwaj pochodzą z Żoliborza.
I to często rodziło dysonans poznawczy u ludzi, którzy zależeli od korespondentów zachodnich polskich, bo wydawało im się, że ponieważ są przywódcami prawicowej polskiej partii populistycznej, to muszą być, no nie wiem, jakimś drobnomieszczaństwem bez backgroundu i kapitału społecznego. No ludzie wychowywani na Żoliborzu, ich matka pracowała w Instytucie Badań Literackich, a jedna z ostatnich rzeczy, jaką zrobiła zawodowo, była pełna bibliografia dzieł Jana Józefa Lipskiego. Kompletnie nie pasuje do rzeczy, które się o nich opowiadało. Zresztą swoją drogą w końcu prezydent jest magistrem historii, marszałek senatu jest też chyba historykiem, premier jest historykiem. To cały czas się odbywa w tej inteligenckiej rodzinie ten spór i dlatego on też jest taki... On jest też taki gorący w znacznym stopniu, bo się odwołuje do pewnych kodów konfliktów inteligenckich właśnie. Ale wracając do państwowców, powiedziałem o prezydencie, to jest oczywiste, ale chciałem wymienić kilka innych nazwisk. Tomasz Merta, Władysław Stasiak, Sławomir Skrzypek, Janusz Kochanowski. Niech pamiętamy jako urzędników państwowych, ministrów, prezesów, ludzi zaangażowanych w budowę państwa, ale ja znałem wszystkich tych czterech ludzi, których wymieniłem, oni byli też inteligentami. Inteligentami w taki sposób, że sami o sobie tak myśleli. Tomek, który jeden z ostatnich tekstów, jaki napisał, to był tekst o Henryku Rzewuskim w tomie poświęconym Konfederacji Barskiej, prowadzący seminaria uniwersyteckie, zajmujący się całym tym kodem kulturowym polskim, no jednocześnie wiceminister kultury. Ale Władysław Stasiak to jest taki typ państwowca, inteligenta, przed wojną jakby powiedzielibyśmy piłsudczyka, w takim sensie, w jakim każdy piłsudczyk był inteligentem, oficerem, żołnierzem, urzędnikiem, państwowcem. Więc w tym sensie Kochanowski, który przecież rozwijał społeczeństwo obywatelskie, zasłużony twórca Jus et Lex, ileś rzeczy, które robił, Skrzypek, który był związany ze środowiskami legionistów, który chodził na ich rajdy, który ich wspierał, to wszystko była działalność obywatelska, inteligencka i państwowa, czyli łączenie tego wymiaru służby państwu, etosu inteligenckiego i działalności obywatelskiej, o której nawet nie zawsze było wiadomo, nie była taka powszechna, a w wypadku tych ludzi odgrywała dużą rolę. I tutaj mówię to słowo państwowiec, pokazuje mi taką możliwość, że inteligenci są potrzebni Polsce nawet wtedy, kiedy jest niepodległa i ma własne państwo. Bo urzędnicy, którzy mają etos inteligencki po tych ludziach widać, żywy, są lepsi niż inni, niż ci przeciętni, bo te cztery osoby, co do tego się zgadzamy, były nieprzeciętne. One były nieprzeciętne i ta nieprzeciętność moim zdaniem w znacznym stopniu wyrastała właśnie z tego inteligenckiego etosu, który u każdego było widać. Więc na koniec wydaje mi się, że po tej zmianie, która zachodziła w latach 2000, widać już, że nowoczesność, jeżeli w Polsce ma być osiągnięta, to jest coś, co wymaga inteligenckiego zaangażowania i takich inteligenckich cech jak dbałość o całość. Przedstawiciele klasy średniej to są profesjonaliści, którzy widzą wąskie działki. A poza tym tak naprawdę, jeżeli widzą szerzej, to jako konsumenci dóbr mniej lub bardziej luksusowych. Inteligencki etos powoduje, że widzi się całość spraw, całość Polski, całość problematyki. Można to widzieć także lokalnie, bo działa się lokalnie, nie wiem, w jakimś stowarzyszeniu, działając na rzecz ludzi żyjących w najbliższym otoczeniu. I jeżeli tacy ludzie dodają swoją tą wartość dodaną tego inteligenckiego etosu, to państwo staje się efektywnym instrumentem kształtowania nowoczesności. Ono tylko nie zarządza, ale kreuje, tworzy warunki dla rozwoju. Jak powiedziałem, co widać po tych ludziach, których niestety zabrakło, ale tak mi się wydaje, że oni są przykładami pewnego sposobu funkcjonowania, który się odbudowywuje w Polsce i to jest ważne. Ich zabrakło, chodzi o to, żeby przychodzili następni, żeby przynajmniej starali im się dorównać. Wtedy Polska będzie lepszym krajem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.